Cześć, tu Magda. Pokażę Wam dzisiaj naprasowywanki KeySign. To patent na to, aby mieć na sobie ciuchy, które sami zaprojektowaliście, sami wymyśliliście ich wzór, pokolorowaliście. Możecie też ozdabiać torby, akcesoria swoje różne i cieszyć się tym, że potraficie zrobić naprawdę coś, co wyraża Waszą osobowość. Ale to także patent na to, aby ukryć jakąś plamkę na ulubionej bluzce i aby nie straciła charakteru, a cieszyła się dalej z tego, że ją nadal zakładacie. No i zobaczcie, jak to wygląda. Tych naprasowywanek jest całe mnóstwo. Oczywiście technologia wygląda tak, że naprasowywankę przykładamy do tkaniny i prasujemy żelazkiem. Jeszcze wcześniej kładziemy papier do pieczenia, tak aby się ładnie wszystko odkleiło. I potem, zobaczcie, co tu zrobię, odklejamy tą wierzchnią część. I tu na przykład zostaje nam taki welwetowy wzór na danej tkaninie, który możecie dodatkowo pokolorować. Pokażę Wam teraz, jakiego rodzaju są naprasowywanki, bo jest tego całe mnóstwo. No od czego tu zacząć? No najbardziej niezwykłe to są naprasowywanki, które są koronkowe. Zobaczcie, to jest zwykła bluzeczka, która tu na środku ma wprasowywankę koronkową. Wygląda to jak pięknie, ręcznie robiona koronka. Coś niesamowitego i nagle zobaczcie, mamy zwykłą bluzkę, która może stać się niezwykłym ubrankiem na przykład do chrztu albo dla nowonarodzonego dziecka i pięknym, przepięknym prezentem. A wygląda to tak. Tu mam sobie taką naprasowywankę, wycinam dany wzór, przykładam do materiału i właśnie prasuję. Pokażę Wam pod koniec filmu całą technikę już żelazkiem w ręku, ale teraz chcę Was oprowadzić po świecie najróżniejszych naprasowywanek. To były koronki. Mamy też naprasowywanki winylowe. One są takie gładkie. Pokażę Wam tutaj wzory. I je oczywiście możemy również pokolorować. Mogą to być dzieciaki, jakieś zwierzaki, tu mam sowę, tu mam jakąś trupią czachę w ornamenty albo róże. I tutaj podobnie, wycinamy dany wzór, przykładamy, przejeżdżamy żelazkiem, trzymamy tak przez 20 sekund albo więcej w zależności od rodzaju naprasowywanek i tkaniny i po tym możemy to pokolorować i mamy to utrwalone. Po praniu nic się nie dzieje, a wzór jest bardzo oryginalny. A teraz słuchajcie, naprasowywanki welwetowe. One są takie aksamitne, bardzo delikatne. I tu zobaczcie, to są kontury zwierzaków i pięknie są pomalowane. I te welwetowe mamy ich dwa rodzaje. Jedne to są czarne, oczywiście zostaje sam kontur, nie tutaj wypełnienie kotka, bo tak jak w przypadku tego piórka, zobaczcie, że kontur został, a zewnętrze po prostu odkleiła. No i cóż, no oczywiście kotki, te piękne pióra. Otwieram Wam taki zestaw. Bo tu mamy sporo elementów w takim jednym listku. Możemy je wyciąć i dowolnie ułożyć. Zobaczcie. O, wow. Mamy taką w wersji czarnego weluru albo białego. Super. No oczywiście tu są jeszcze kółka na przykład takie. To też w ciekawym rozłożeniu będzie wyglądać. A tu mam jeszcze kokardki. Wybór jest naprawdę duży i możemy sobie wyciąć jedną kokardkę i ułożyć ją w dowolny sposób, tak jak Wam to pasuje. Ale tu są jeszcze motylki, serduszka, zygzaki, ślimaki i wiele innych, ale to za sekundę. O, mamy też naprasowywanki, które są holograficzne. I to są kawałki takiego tworzywa, które możemy wyciąć. Już otwieram Wam i pokazuję. Możemy z tego wyciąć dowolny kształt, taki jak
jak nam się podoba. Tu mam taki przykład takiej naprasowywanki. Zobaczcie, oprócz tego, że jest pokolorowana w ciekawy sposób, to tutaj znajdują się na przykład takie koła albo wycięte, o zobaczcie, widzicie? Albo jakieś wycięte kształty, o, czy listek. Tu zrobiona akurat dziurkaczem, ale można też zrobić to nożyczkami. Z całego kartonika, o, tu mam jeszcze takie nie holograficzne, tylko po prostu metaliczne. Taki złoty, albo taki fluorescencyjny, wściekły, pomarańczowy. To dla tych, co jeżdżą na rowerach, będzie świetnym odblaskiem. A tu mam jeszcze taki brokatowy. No i naprawdę to, co z niego powstanie, to jest to naprawdę wasze pole do popisu. Miałam taką piękną welurową. O, już wam pokazuję, bo welurowa robi wrażenie i prawdę mówiąc, jak się jakaś mała dziurka zrobi w jakimś takim niefajnym miejscu, to można ją z powodzeniem ukryć. O, zobaczcie, tak wygląda welwetowa, a tu widać, jak wygląda gotowa. Jest wycięte serduszko, potem jeżeli ono jest prasowane, to w ten sposób się pojawia. Słuchajcie, a teraz jety. Jety, czyli takie, nie wiem, brokaciki, tak to można nazwać, które możemy umieszczać indywidualnie, czyli na przykład jeden taki element sobie rozłożyć, albo właśnie zrobić jakąś taką szaloną kompozycję, umieszczając sobie to w dowolnym wzorze. Możemy też kupić cały gotowy, zaprojektowany wzór, który jako całość przeniesiemy na tkaninę. No to robi wrażenie, słuchajcie, uwaga, 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 uwaga. Wow, zobaczcie. I to będziemy w całości przeprasowywać. Już mamy gotowy, wymyślony wzór. O, mam jeszcze coś takiego, takie piękne serce. No i to już jest jak biżuteria dla tkanin bez dwóch zdań. Chciałabym wam pokazać jeszcze już gotowe, wykonane wzory, bo to robi wrażenie, otwiera na pewno wyobraźnię. Więc czy to jest torba i są gotowe, czy to jest na przykład bluzka, to moja ulubiona, zobaczcie. I tu jest odprasowany sam kontur, przepięknie pokolorowany pod sam koniec. Czym kolorujemy, o tym powiem za chwilę, bo to mogą być i farby, i mogą być flamastry, takie specjalne do tkanin, które utrwalane są przez też zaprasowanie żelazkiem, a potem znoszą z pokorą pranie. Ale to wow, po prostu efekt wow. I tu jest kilka technik. Tu są i jety, i welurowe naprasowywanki, i mamy kontur pokolorowany nawet farbami z brokatem. No naprawdę to jest na wypasie. No i zobaczcie jeszcze taką torbę. No jakby kompozycję myślę, że sami sobie ułożycie na torbach, bardzo, bardzo ciekawie się projektuje, oczywiście możecie pisać napisy jakieś różne, rysować obrazki, ale to są takie delikatne elementy, no bo trudno by mi było narysować tak piękne pióro, a takie gotowe, bardzo szybko nakładane naprawdę robi efekt. No i oczywiście zobaczcie, tu mam do uratowania torbę, tak, pobrudziła się torba, mam naprasowywankę, tu zrobię jakiś ciekawy rysunek i będę mogła uratować tą torbę i stanie się artystycznym dziełem sztuki, a tak naprawdę ukryję troszkę jej niedoskonałości. No i jeżeli chodzi o flamastry do malowania, o, zobaczcie, mam tutaj te pióra moje ulubione, więc tak, mam cały pak flamastrów. Jest bardzo, bardzo wiele firm, które robią te flamastry. Ja mam takie. O, i zobaczcie, mogę to piórko w środku pomalować. Bardzo łatwo się to robi, bo ten kontur welurowy powoduje, że nie wychodzę za linię, co jest bardzo wygodne i efekt jest wow. No, trzask pras, flamastrami się w ogóle ekspresowo maluje, ale dla wytrwałych, tych, którzy lubią cieniowanie, tu miałam takie cieniowanie, gdzie ja tu miałam takie cieniowanie, zaraz wam pokażę. O, na przykład kociaki miałam cieniowane, zobaczcie.
że są troszkę szare, troszkę białe, troszkę brązowe, troszkę rude, no to oczywiście farby będą świetnym patentem. Farby możemy rozprowadzać na dwa sposoby. Jeden z nich to oczywiście pędzelek, pędzelki o różnych grubościach, różnych średnicach do malowania i jak najbardziej możemy sobie pozwolić na malowanie takim pędzelkiem, ale jeśli na przykład chcemy to zrobić troszkę szybciej, zwykła gąbka kuchenna, oczywiście świeża, nowa, troszkę moczymy w farbie i tu do dekoracji użyję jeszcze dodatkowo szablonów. Oczywiście mogę spróbować tutaj piórko ładnie, ładnie ozdobić, ale ta, jak widzicie, wyszłam potwornie za linię, co jest karygodnym błędem. Ta gąbeczka dużo lepiej sprawdzi się w przypadku naklejanych szablonów, które też są elementem dekoracji. O, zobaczcie. I możemy zrobić taki efekt delikatnego cienia. Nawet można zrobić kilka kolorów użyć. On będzie tak delikatnie przychodził, różowy, potem wezmę pomarańczowy i on będzie tak sobie płynął ten kolor. Już pokazuję gotowiec, bo mi będzie łatwiej. O, no tutaj też jest taka zabawa gąbeczkami albo sprayami przy szablonach. Więc jakby kilka poziomów ozdabiania, a teraz zabieramy się za prasowanie. Warsztat pracy tego, który robi naprasowywanki, czyli mnie. Żelazko rozgrzane do temperatury, która jest dobra dla bawełny, bo akurat mam bawełnianą torbę do robienia. I teraz, moi drodzy, miękki kocyk, bo te dżety lubią coś miękkiego, bo są wypukłe. Trzeba troszeczkę tutaj mieć pole manewru do ugniecenia. Mam troszkę zwykłej tkaniny. Położę sobie teraz moją torbę, którą będę tutaj dekorować. O, wybiorę sobie tutaj różne szablony. I teraz wybieram sobie. A ważne jest, moi drodzy, to, żeby na przykład pomiędzy dwie rzeczy, ale to właściwie przy prasowywaniu, włożyć coś, żeby te rzeczy się nie skleiły, ale to wtedy jak malujemy, żeby farba nie przeszła nam na drugą stronę, ale przy naprasowywaniu nie jest to potrzebne. I teraz tak, biorę sobie szablon, który sobie wybrałam, mogę sobie go troszkę wyciąć, ale nie muszę, ale ja sobie wytnę, żebym mogła na przykład dołożyć go do rogu i on, zobaczcie, z jednej strony jest biały, z drugiej strony to jest taka winylowa naprasowywanka. Kładę sobie tutaj, biorę sobie papier taki zwykły do pieczenia w piekarniku na przykład, biorę żelazko i, moi drodzy, 20 sekund. Na chwileczkę poczekać. Proszę, mogę sobie pojeździć. 10, 9, 8, 7, 6. No, chyba już. Dobra. I teraz odklejam sobie papier. On sobie z łatwością schodzi, ale teraz chwileczkę muszę poczekać, bo zanim zdejmę tą naprasowankę, ona musi być chłodna, więc jeszcze chwileczkę sobie poczekam. Ale pokażę Wam jeszcze w międzyczasie, jak to sobie będzie stygło. Jak wygląda, o, tu mam i serduszko, takie welurowe, które już tutaj mam. Patrzę, którą sobie stroną przykładam. Dobrze, to, o, tu będzie serduszko. Tutaj mogę, jeden jet mi, widzę, odpadł, to sobie go uzupełnię. O, proszę bardzo. Jeszcze raz poprawię. Nakładam papier, tamto mi sobie stygnie, jadę dalej. 20 sekund. Liczcie. No, jak mi tam idzie? Myślę, że jeszcze sekundę. Dobrze, dobrze, dobrze. Czuję się twórcą. To czekamy, aż sobie wystygło. To jeszcze takie lekko ciepłe, to jeszcze sekundę poczekam. A tu mam jeszcze jedno piękne piórko. Tu mi się coś, zobaczcie, zabrudziło. Nie do końca dobrze to zrobiłam. Może tutaj to trochę przykryję tym, chociażby mi na kolibra nie weszło. Myślę, że będzie dobrze. Dobra, to jeszcze trzecia rzecz.
No, zobaczymy. Jak coś nie wyjdzie, to powtórzę. I teraz tak, spróbujemy tutaj, czy nóżka schodzi, czy nóżka jest. Czekajcie, powolutku, pomalutku. Odczepia się. Oj, chyba mogłam troszkę jeszcze chwileczkę potrzymać. Nie, ładnie schodzi. Czekajcie, no czuję się twórcą. Yeah. Jest. Jest chłopak? O. No mój pierwszy raz, słuchajcie, więc tak eksperymentuję. Chyba ciutkę dłużej mogłam potrzymać, ładnie by mi to zeszło. Ale jak cokolwiek jest ten, to można jeszcze raz poprawić. Jak widzicie, dla kogoś, kto robi pierwszy to raz, totalna amatorszczyzna. O, tu chyba jeszcze ciutkę bym potrzymała. Troszeczkę poprawię główkę dziewczynki. Ale zaraz sprawdzam, jak tam następne moje dzieła. Dobrze, to się ładnie, ja to się jeszcze nie trzyma, muszę poprawić. A to jeszcze troszkę. O, i zobaczcie, mogę zdjąć teraz wierzchnią warstwę, bo to tu winyl się chronił przed temperaturą. O, zobaczcie. A, jeszcze się rusza. Dobra, słuchajcie, poprawiam. Liczę do 20 i zaraz mam nadzieję, wszystko będzie dobrze. Jestem po poprawkach, zaraz zobaczymy. Zobaczcie, jak to są. Serduszko się trzyma, już mi nie lata, to jest duży plus. O, wow, odklejam. Ale czerwień. O, to wyrzucam, to nie jest potrzebne. Jak tam moja dziewczynka? O, dziewczynka już się pięknie. Jeszcze troszkę, jeszcze. No to muszę poprawić, jeszcze nad tym popracuję. A to? O, słuchajcie. No, tak wam pokażę, żebyście zobaczyli. O. Wow. No to robi wrażenie. Śliczne, aksamitne, prześliczne. No słuchajcie, dużo, dużo pracy i masa, masa radości, żeby coś takiego ciekawego zrobić, a teraz zabieram się za pędzle, kredki i będę kolorować. Ta-da! Udało się, nawet najtrudniejsza odprasowywanka dla mnie, bo oczywiście trzeba mieć troszkę cierpliwości, żeby poczekać, żeby na pewno to wystygło i wtedy pięknie wszystko można obejrzeć. Słuchajcie, a ja się teraz zabieram za kolorowanie, bo pracę swoją odrobiłam, a teraz biorę flamastry do tkanin. Będę kolorowała. Pa! Wam też życzę niesamowicie miłej zabawy i pięknych dzieł sztuki na koszulkach i torbach. Pa!